Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku, tym razem będzie to haul i myślę, że będzie to też ostatni haul w tym roku. A to dlatego, że pokażę Wam dzisiaj zakupy z listopada. W grudniu, czyli w aktualnym miesiącu, nie planuję dla siebie żadnych zakupów, a tylko i wyłącznie dla moich bliskich. Także spodziewajcie się, że następny film pojawi się pod koniec stycznia albo też na początku lutego. No ale dziś zapraszam Was na haul. To, co kupiłam ostatnio, jeśli jesteście gotowi, zaczynamy. Zacznę od tego, na co wydałam tak naprawdę najwięcej gotówki w listopadzie, a będzie to nowy telefon. iPhone 11 Pro. Przyszedł najwyższy czas na to, żeby wymienić moją starą siódemkę na nowy telefon i przyznam się Wam szczerze, że nie mogłam się doczekać, aż ten telefon pojawi się w sprzedaży. Dlatego też, jak tylko widziałam, że jest już dostępny i można go sobie zamawiać, to tak też zrobiłam. Wzięłam oczywiście tę mniejszą wersję, ponieważ ta wersja 11 Pro duża jest dla mnie za duża. O! Słuchajcie, do telefonu dokupiłam też cover, który tutaj widzicie. Taki oto czarno-biały cover z Karlem. Bardzo często też pytacie mnie gdzieś na moim Instagramie lub w mediach społecznościowych, gdzie zamawiam obudowę na telefon i ja to robię najczęściej ze sklepu internetowego nosze.pl, ponieważ już wielokrotnie przekonałam się o tym, że mamy szybką wysyłkę, bardzo dobrą jakość, świetny wybór i dlatego też korzystam od kilku dobrych lat właśnie z tego oto sklepu. Także pierwszy zakup, na który dałam najwięcej gotówki, to był właśnie nowy telefon. Mniej więcej jakoś na początku listopada, przechadzając się już w TK Maxie, oglądając pierwsze świąteczne zapachy i świece, być może jeszcze Wam o nich opowiem, znalazłam coś, co już dawno chciałam sobie kupić. Nowe kapcie. Tak. Nowe kapcie, które prezentują się w ten oto sposób z wełny merynosów. Ja w zeszłym roku pokazywałam Wam tutaj na moim kanale, że kupiłam sobie też takie kapcie, bardzo, bardzo podobne, również z merynosów, co prawda innej marki. Zapłaciłam wtedy za nie 99 zł, one były w przecenie, w dosyć dużej przecenie, ale niestety ostrzegałyście mnie, że też te kapcie kupiłyście i wyciera się w nich podeszwa, a dokładnie tutaj ta wewnętrzna strona i wyciera się dosyć mocno futerko plus taki, można by było powiedzieć, futrzak, który też tutaj był wkoło i miałyście rację. Kapcie wyglądają nieatrakcyjnie, nawet bym powiedziała brzydko, są też niewygodne po mniej więcej roku ich noszenia, dlatego też stwierdziłam, że skoro mam fajną okazję, kolejne 99 zł za takie oto kapcie, no to biorę. I akurat był mój rozmiar. Tutaj mamy podane M, ale to jest rozmiar 38, dlatego też wzięłam i zamierzam w nich już intensywnie po tym oto holu chodzić po domu. Kolejny zakup w listopadzie to były skarpety. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to też wiecie, że ja mam bzika na punkcie fajnych, kolorowych skarpet. Nie znajdziecie w mojej szufladzie ze skarpetami żadnych, a takich powiedziałabym, jednokolorowych, prostych, zwykłych skarpet. Ja po prostu, nie wiem jak to jest możliwe, uwielbiam fajne skarpety. I też podczas zakupów w H&M-ie znalazłam taki oto zestaw świątecznych skarpet w cenie 40 zł. Jeszcze kupiłam go dodatkowo z rabatem, ale w tej chwili nie pamiętam, jaki to był już rabat. Natomiast mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć świątecznych, pięknych skarpet. Mamy tutaj pingwinki, są takie typowo świąteczne ozdoby, jakieś właśnie serduszka, kropeczki, cudowne. I będę sobie je zakładać do jeansów, kiedy na przykład mam takie dni, że właśnie chodzę w spodniach, gdzieś tam latam i tak dalej, ale też kupiłam je z myślą o jesienno-zimowych wieczorach, ponieważ ja jestem zmarzluch i moje stopy bardzo szybko marzną, dlatego też lubię chodzić w skarpetach po domu i lubię też zakładać skarpety do spania. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jeśli tak, to dajcie znać, bo nie chciałabym być w tym temacie zbytnio odosobniona i opowiadać wam o tym, że zakładam skarpety jak idę spać. Chociaż muszę Wam też wspomnieć, że Max zawsze ze mnie się śmieje, że mam zimne stopy i jednak te skarpety ratują mnie wieczorami albo też w nocy.
W dzisiejszym holu nie pokażę Wam zbytnio dużo tych wszystkich nabytków, zakupów i tak dalej, bo tak jak już powiedziałam na samym początku, najwięcej kasy poszło na telefon, ale oczywiście kupiłam coś dla siebie i pierwsza rzecz to będzie taka oto przepiękna bluzka z Zary. Widzicie, jak ona pięknie się błyszczy? No nie ma się co dziwić, jest cała zrobiona z cekinów, ale jest dosyć krótka i teraz zobaczcie, jak wygląda tył. Jest też tutaj mocno wycięty. Górę mamy na stójce, która jest zapinana na takie dwa, trzy małe guziczki. Cena tej bluzki to 109 zł. Ja mam ją w rozmiarze S i kupiłam ją z myślą o zabawie sylwestrowej albo, jeszcze nie wiem do końca, imprezie, na którą się wybieram, takiej powiedziałabym świątecznej. Mam na tę bluzkę pewien plan, jak chciałabym ją wystylizować, dlatego też dzisiaj nie pokażę Wam, jak w niej wyglądam, bo zobaczycie w jednej z moich stylizacji, więc nie chcę Wam tutaj niczego więcej zdradzać. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak ją zobaczyłam, pokazywałam zresztą na moim Instastory ten moment, kiedy ją kupowałam, to się po prostu zakochałam w tych kolorach, w tym, jak ona się mieni, jak bardzo fajnie wygląda na ciele. Oczywiście już ją przymierzałam. Też ten mój pomysł, jak tutaj się do niej ubrać. Była też dostępna długa sukienka, taka powiedzmy sukienka midi, chociaż może i mini. Mini, tak mi się wydaje. Ale już mówię, dobra, sukienka to już jest za dużo, a ja bym chciała zrobić tutaj przy niej coś innego. Fajnie ją tak właśnie dobrać do innych części mojej garderoby. Także nic Wam więcej nie zdradzam. Na razie śledźcie moje filmy i zobaczycie, jak będę prezentowała się w tej oto bluzce. Ale powiem Wam, że zakup jest naprawdę moim zdaniem bardzo udany, w takiej cenie i było warto. Teraz przejdziemy do ostatniej części moich zakupów, a będą to, uwaga, uwaga, piżamki. Piżamki świąteczno-zimowe. Pierwsza z nich to jest taka oto karateczka. I to jest piżamka, którą kupiłam w Tesco na dziale FNF. I była wtedy bardzo fajna promocja, 20% na wszystkie rzeczy właśnie z działu FNF. Więc jak tylko zobaczyłam piżamę flanelową właśnie w taką oto kratkę, to stwierdziłam, że muszę ją mieć. I słuchajcie, ja już dawno polowałam na taką piżamę. Chciałam, żeby to była właśnie czerwono-zielona kratka. Bardzo mi na tym zależało i żeby to była piżama flanelowa. I przez kilka dobrych lat nigdzie nie mogłam na taką koszulę trafić, na taką piżamę trafić. I się udało. Udało się, bo ta piżama była w cenie, to był oczywiście komplet, ona była w cenie około 70 zł. I tak jak mówię, ja ją kupiłam jeszcze przecenioną o 20%, ale ona znikała z półki jak świeże bułeczki i nie tylko ja się na nią rzuciłam, a tego dnia, kiedy ja ją kupiłam, kupiły też inne 4 kobiety, oczywiście w innych rozmiarach. Ja tutaj mam S-kę i tak jak widzicie, jest zwykła, prosta koszula zapinana na guziki. Tutaj mamy kieszonkę prosta, taką właśnie na jakiej mi zależało, taka na jakiej mi zależało. I do tego są spodnie, spodnie również proste, dosyć szerokie, nie mają żadnych tutaj mankietów, zwężenia i tak dalej. Spodnie są na gumeczce i też nie mają kieszeni, ale ja już w niej spałam, już ją nosiłam, jest ciepła, miękka, wygodna, fajnie się w niej śpi, fajnie się w niej chodzi po domu, bardzo dobrze się pierze, nic absolutnie się z nią nie dzieje i można by było powiedzieć, że jak na taką cenę, za taką jakość, to był naprawdę świetny deal. Także świąteczna piżama, grudniowa piżama z Tesco. No i teraz pokażę Wam moje ostatnie zakupy, które już tutaj obok leżą. I to są zakupy, które zrobiłam w Black Friday. A słuchajcie, pokazywałam Wam w jednym z moich ostatnich vlogów właśnie te zakupy. I w Black Friday, w piątkowy, czarny dzień promocji, była właśnie świetna okazja, bo wszystko było przecenione w tym dniu 30%. Jak weszłam do Etam, to po prostu padłam. Kolejki, które
gdzie nie było w ogóle widać końca tych kolejek, i do przemierzalni, i do kasy. Masa kobiet, i ja się absolutnie nie dziwię, bo tegoroczna kolekcja, jeśli chodzi o etam i piżamki zimowe, świąteczne, jest przepiękna. I też właśnie kupiłam sobie cały taki oto zestaw. Zestaw piżamowy, który składa się z trzech części. Pierwsza z nich to jest bluza, już Wam pokazuję. Ciepła bluza w takim ciemnym, szarym odcieniu, która jest bardzo miękka i przyjemna. Przypomina takiego, powiedziałabym, misia. Dodatkowo bluza posiada kaptur i ma tutaj kieszonki. Zapinana na suwak, rozmiar S, już ją sobie mierzyłam. Jest bardzo, bardzo przyjemna i nie mogę się doczekać, aż zacznę ją wreszcie nosić. Do bluzy dodatkowo była góra od piżamy, też w ciemnym, takim szarym kolorze, która prezentuje się w ten oto sposób. I tu ma nadruk takiego pięknego jeża w filiżance, czerwone, złote elementy. No, wygląda to przesłodko. I ta bluzka jest, powiedziałabym, taka no cienka, piżamowa, bawełniana. Też rozmiar S, bo oczywiście cały ten komplet jest w rozmiarze S. Nie ma tutaj żadnych ściągaczy, nie ma jakichś udziwnień. No, do niej spodnie, które wyglądają tak. No i znowu mamy tę kratkę. Wiem, ale ja po prostu uwielbiam kratę w ostatnim czasie, co możecie też widzieć na wszystkich moich poprzednich haulach. Uwielbiam po prostu nosić tego typu rzeczy po domu, ale nie tylko. I tak jak możecie zauważyć, mamy tutaj spodnie, które na górze mają gumeczkę, a na dole mają takie, powiedziałabym, ściągacze, ale one nie są mocno przylegające do kostek, do naszej nogi, raczej bym powiedziała takie luźne. Materiał podobny do flaneli i też oczywiście rozmiar S. No i teraz uwaga, cały ten komplet był w cenie około 170 zł, taka cena standardowa w Etam. A ja kupiłam go na przecenie za niecałe ponad 100 zł, coś około 110 zł. Więc myślę, że się opłacało kupić bluzę, spodnie i jeszcze bluzkę od piżamy właśnie w tej oto cenie, bo jeśli wybierzecie się na zakupy do Etam, to zauważycie, że można kupować piżamy, oddzielnie sobie je kompletować, spodnie, bluzki czy na przykład takie bluzy lub szlafroki, ale wychodzi Wam to wtedy dużo drożej. Zresztą nawet same bluzy, powiedziałabym, że już są w cenie ponad 100 zł, 130 zł, więc cały komplet piżama plus bluza w cenie tych 110 zł, to myślę, że to był dobry, bardzo dobry zakup. Dobry, bardzo dobry zakup. Także cieszę się ogromnie i tak wyglądają właśnie moje ostatnie zakupy z Black Friday. Kochani, prawie bym zapomniała, że przecież w listopadzie zrobiłam jeszcze jeden zakup, który w ogóle wywołał jakiś szał na moim Instagramie, ale też mogliście już go widzieć tutaj w moich vlogach i też bardzo często o niego pytacie. A mam tutaj na myśli płaszczyk, ten oto płaszczyk ze sklepu Sfera. Ja w ogóle nie planowałam jego zakupu i to był impuls, bo któregoś dnia przechodziliśmy z Maxem w Galerii Mokotów, tam pomiędzy sklepami i szliśmy w kierunku Mango, z tego co dobrze pamiętam. Okazało się, że obok Mango jest właśnie sklep Sfera. Ja nigdy do tego sklepu nie wchodziłam, nic też z tego sklepu nie miałam, ale zobaczyłam już z daleka na manekinie ten oto płaszczyk. I nie tylko ja, bo Max jak go zobaczył, to od razu pognał, słuchajcie, poleciał w stronę tego oto płaszczyka i mówi: zobacz jaki ładny. Ja mówię: no przepiękny. No po prostu przepiękny. Mówię: dawaj, przymierzymy. Okazało się, że jeśli chodzi o rozmiarówkę, to były chyba tylko 3 dostępne rozmiary, S, M i L, więc wzięłam od razu S-kę, żeby go sobie przymierzyć i płaszczyk, jeśli chodzi o jego kształt, nie jest dopasowany w talii, nie jest też, nie ma jakichś tutaj zastawek specjalnych, on jest taki po prostu luźny i stwierdziłam, że z jednej strony ok, ale z drugiej strony nie do końca podoba mi się ten fason. I wtedy Max wpadł na pomysł, że przecież możemy przeszyć troszeczkę guzik
i go zrobić tutaj, przeszyć troszeczkę ten guzik, który tutaj mamy, widzicie, i on się zrobi troszeczkę węższy. I to był bardzo dobry pomysł, więc stwierdziłam, że biorę 299 zł, o ile dobrze pamiętam, za cenę tego oto płaszczyka. Przymierzyłam go na różne sposoby, przymierzyłam go na gruby sweter, przymierzyłam na jakąś luźniejszą bluzkę, no i po prostu odpłynęłam, stwierdziłam, biorę, tak bardzo mi się ten płaszczyk podobał, że już nie było innego wyjścia. Dodam jeszcze tylko tyle, bo też pytałyście mnie o to, jak się go nosi, czy on jest gruby, czy on jest ciepły. I tak, słuchajcie, płaszczyk pod spodem ma podszewkę, ale to nie jest podszewka, która będzie Was grzała. I to też nie jest taki płaszczyk, który będzie sprawdzał się dobrze w bardzo takie zimowe dni, kiedy temperatura będzie niesamowicie niska. Nie, to nie jest absolutnie płaszcz na takie dni. Raczej bym powiedziała na nieco cieplejsze, słoneczne, takie, w których no nie musicie się otulać jakimś grubym swetrem i tak dalej, bo no nie oszukujmy się, to nie jest kaszmir, to nie jest wełna, to nie jest płaszcz, który naprawdę będzie dawał Wam ciepło. Mimo tego, że on przepięknie na nas wygląda, przepięknie się prezentuje, to nie jest to płaszcz najwyższej jakości, jeśli chodzi właśnie o sam materiał. Natomiast jego wykonanie jest super. Nie mogę tutaj pod tym względem nic mu zarzucić. Bardzo dobrze uszyte, nie odchodzą żadne nitki na tym płaszczu, nic tutaj takiego nie ma, splot, ta pepitka, ta krateczka, wszystko idealnie wycięte i bardzo ładnie do siebie pasuje. Także ja jestem zadowolona z tego zakupu i to będzie taki płaszczyk, który będę wykorzystywać jeszcze teraz, przed nadejściem tej mroźnej zimy, ale na pewno będę z niego korzystać na wiosnę i też będzie dobrze się sprawdzał w przyszłym roku w okresie jesiennym. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i za to, że wytrwaliście do końca i obejrzeliście ten ostatni w tym roku haul w takim już nieco świątecznym wydaniu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jestem ciekawa, co myślicie na temat tych moich zakupów. Dajcie oczywiście znać w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Ściskam Was mocno. Buziaki, pa!